Jakiś czas temu zabrałem się za platynowanie LEGO Ninjago The Movie, Film, The Video Game, Gra Wideo na PlayStation 4. Według Exoface, łącznie z przejściem całego tytułu, zajęło mi to około 24 godzin. Pełna doba zdobywania wszystkich achievementów w grze LEGO, ponieważ ktoś na Twitterze napisał, że z nudów zrobił to samo w LEGO Hobbit. Było warto. Było warto. Ogarnianie tak zwanej platyny to tak specyficzna rzecz, że kiedy już się za nią wezmę, traktuję ją zarówno jako sposób na spędzanie wolnego czasu, jak i swego rodzaju misję. Wykażę się, pokonam tę grę, rozłożę ją na czynniki pierwsze i rozbuduję swój umysłowy bank wiedzy. Czy wy zdajecie sobie sprawę, ile mi zajęło wbicie achievementa o zarobieniu 50 tysięcy dolarów w walce na koguty w Sleeping Dogs? Wiecie, jaka to była mordęga? Ta gra ma irytujący system zapisu, naprawdę. Nawet jeśli zrobisz save'a w konkretnym miejscu, to wczytując go, odrodzisz się nie tam, a w najbliższym mieszkaniu, które w tym przypadku jest zawsze zbyt daleko od miejsca, gdzie opłaca wam się postawić ten zakład na ptaka. Bitka to też upierdliwość totalna. Pomimo tego, że kogutów jest parę rodzajów, każdy działa inaczej, ten łapie, ten stawia na atak, ten na obronę, a ten na bitkę, a jeden działa na trzeciego jak papier na kamień, a trzeci na drugiego jak kamień na nożyczki, to czysta loteria. Zatem musicie się przygotować na dużo tego samego. Wczytywania, jeżdżenia, wczytywania, jeżdżenia, wczytywania. Sama gra jest super. Lepsza od GTA 5. Ale na tę rozmowę nie jesteście jeszcze gotowi. Ale okej, dobra. Tylko czym w ogóle jest ta platyna i skąd się wzięła? No, żeby to wyjaśnić, musimy najpierw cofnąć się do 2005, do samego początku achievementów. Te co prawda pojawiły się już w amigowym Emotion z 1990, ale to były bonusy w menu, nie powiadomienia wyskakujące z zakadru, które tak dobrze teraz znamy. Dzisiaj powszechność, wtedy zupełna nowość. Razem z Xboxem 360 Microsoft wprowadził na rynek Gamerscore, system punktów przyznawanych za otrzymywanie osiągnięć, które następnie można było zamienić na wszelakiego rodzaju pierdółki w sklepie tejże firmy. Zamienić punkty, nie osiągnięcia. Te osiągnięcia, a nie punkty, miały nagradzać za przechodzenie tytułów. W szczególności tych graczy, którzy dawali z siebie więcej niż 30% i chcieli wycisnąć z gier ile tylko się da. Napędzają nam statystyki, angażują się. Niech mają. Za Microsoftem poszli wszyscy. Najpierw Valve ze swoim Steamem, potem Sony z PlayStation 3, PlayStation Portable mogło o tym zapomnieć, a nawet takie Google Play. Platyna w Raid Shadow Legends. Before this video begins, let me tell you guys about Raid Shadow Legends. No. Słowo platyna zaś wzięło się z tego, iż podczas gdy wartość achików na Xboxie mierzona jest w liczbie punktów, jakie się za nie dostaje, maksymalnie 100 za jeden, tak na PlayStation poziom trofeów wyznacza ich teoretyczna trudność. Decyduje ona o tym, czy dany achievement będzie brązowy, srebrny, złoty, a na samym końcu za zdobycie wszystkich osiągnięć platynowy właśnie. I co ciekawe, to ostatnie trofeum zostanie wam na profilu, nawet gdy twórcy dodadzą do gry jeszcze kolejne za pośrednictwem DLC czy zwykłych aktualizacji. Mnie się tak zdarzyło aż 2 razy. Przeszło Spidermana studia Insomniac. Znalazło każdego gołębia, plecak, kostium, rozwaliło wszelkie siedliska zbrodni i zdobyło trofkę Big Raider. Moja pierwsza platyna na PlayStation 4. Czuło się z tym naprawdę świetnie. Po czym Insomniac Games wypuściło 3 fabularne dodatki z własnymi achievementami, a ponadto to teraz trzeba przejść grę jeszcze raz w New Game Plus. Ja nie czuję, kiedy remuję. Najlepiej, jeśli od razu weźmiesz się za to na najwyższym poziomie trudności, bo za to też jest osiągnięcie, więc będziesz miał to już z głowy. No, o ile Spider-Man na ultimatywnym New Game Plus, czyli podblokowaniu wszystkich strojów, mocy i umiejętności, nie jest aż taki ciężki, przez to nie można się nazwać ultra mega wymiataczem i chwalić się tym na imprezach, tak bywa, że niektórzy twórcy bardzo niesprawiedliwie podwyższają graczom poprzeczkę i traktują zdobywanie trofeów jako ostateczny poligon, żeby nie powiedzieć ostateczną zniewagę. Owszem, bywa, że trafi się takie Terminator Resistance. Najlepszy sequel dnia sądu od czasów ocalenia i najprostsza platynka po tej stronie Mississippi. Nie trzeba zbierać wszystkich notatek. Wystarczy 10. Nie trzeba wykonywać wszystkich zadań pobocznych. Wystarczy 5. Nie trzeba upgrade'ować swojej broni do maksymalnego levela. Wystarczy 1 upgrade. Przejście gry na najwyższym poziomie także nie jest konieczne. A każde osiągnięcie można zdobyć już za pierwszym podejściem. Banalne, lekkie,
przyjemne. Ale zdarza się takie Wolfenstein The New Colossus. Strasznie nie lubię gier, które nie są zaprojektowane do przechodzenia na jednym posiedzeniu, jak takie Resident Evil, a mimo to przejścia tego wymagają. Trzecia część nowej serii, chociaż chronologicznie jest druga, była szeroko krytykowana za niesprawiedliwy poziom trudności, ze szczególnym uwzględnieniem levelu w sądzie, w którym osłon jest niewiele, wrogów masa, każdy opancerzony, a amunicja prędko się wyczerpuje. Machine Games chciało Dooma, dynamicznego skakania między przeciwnikami, tylko zapomniała, że BJ Blazkowicz, chociaż jest dziadkiem rycerzezia, nie jest tak potężny co on i łatwiej ucieka mu życie. Przez to zamiast pruć z pięśnią na ustach, jak chciałoby tego pompatyczność, kicz i kozackość tej sceny, chowamy się jak tchórze albo latamy chaotycznie z miejsca w miejsce. A to tylko jeden level. Jest przecież jeszcze cała gra, walki z bossami, zwykłe walki i dużo, dużo powolnego skradania się. Nie wystarcza to wam? To co powiecie na Mein Leben, aczkolwiek odwołujący się nazwą zarówno do przedśmiertnego tekstu nazistów z Wolfenstein 3D, jak i tego, że sami będziecie mieli ochotę tak krzyczeć. Permadeath. Na najwyższym poziomie trudności. Z niepomijalnymi kascenkami, które już widzieliście. Bez checkpointów i zapisów. Umrzesz od początku. W grze, która średnio zajmuje 10 godzin. Czy to chęć naprawy błędu popełnionego przy The New Order, gdzie przywrócenie gry do premierowego stanu sprzed wszystkich patchy powodowało, że można było przejść całość na easy, pod sam koniec przełączyć się szybciutko na Uber, a Wolfik myślał, że graliście przez cały czas na najtrudniejszym poziomie. Czy to dlatego? Machine Games, halo? Co by to nie było, wsadziło i upchnęło Mein Leben nogą do wyjątkowego rodzaju trofeów. Tak przesadnie trudnych, że aż zdających się drwić z graczy. Że w ogóle mieli czelność brać się za coś tak porobanego. Tak, jesteś fany? Tak bardzo to chcesz? No. To wymień wszystkie osiągnięcia, jakie zdobyłeś. Bo czym jest takie Mein Leben, a czym innym Super Meat Boy z Super Meat Boy? Levele z jasnego i mrocznego świata bez umierania. No ciężkie jak to kowadło, ale wpisujące się w strukturę gry, bo już normalnie grając, bez dążenia do tego achievementa, starasz się zginąć jak najmniej razy, jak nie w ogóle. Troszkę trudniej pod względem wysilania makówki, ale nadal w duchu trzonu gameplayu jest w The Witness, oferującym platynowy endgame tylko dla najwytrwalszych. Dosłownie przedostatnie osiągnięcie nazywa się endgame. Aby otrzymać platynę o nazwie Platinum, serio, nie było czegoś kreatywniejszego, musicie zdobyć wszystkie poprzednie achievementy, czyli m.in. aktywować każdy laser w grze oraz ukończyć tak zwane challenge, rozwiązanie zestawu losowo wygenerowanych zagadek, zanim skończy się odpalona przez was 6,5-minutowa muzyka. Gorzej, że to nie jest standard i zbyt często deweloperzy traktują achievementy po macoszemu, na przykład sztucznie podwyższając liczbę rzeczy, które trzeba zdobyć dla zdobycia tegoż achika. Ależ będą mieli wyzwanie, będą musieli się zdrowo pomęczyć. Gra multiplayerowa? Cyk, rozegraj 1000 meczów jako ta postać. MMO? RPG? MMORPG? Spierz 1000 szczurzych kałów. Dotyczy tylko poziomu w lochach. Albo coś, czego ja osobiście doświadczyłem i z czym nie zamierzałem się cackać. Wyścigałka. Drugą grą, której platyna została mi na koncie, mimo późniejszego dodania kolejnych trofeów, było Dirt 5, gdzie jedno osiągnięcie wymagało przejechania 10 tysięcy mil, a to ponad 2 miliardy złotych. Wymagało na szczęście, bo liczbę tę zmieniono na 1000 mil. Wciąż gruby ciąg cyferek, który dużo wam zajmie, ale znacznie przystępniejszy. Bo można wejść na taką oto specjalnie przygotowaną przez użytkowników mapę, do której potrzebny jest pewien bardzo prosty wynalazek. Bierzecie gumkę recepturkę, naciągacie ją na spust, tak aby wam nie spadła i bam, mapa jest tak skonstruowana, żeby wasz pojazd jechał i obracał się sam. Możecie zostawić grę w spokoju i zrobić coś innego. Na przykład spać. Przyda się wam. To jest akurat ten lżejszy przypadek grindu. Potrafiały i trafią się jeszcze takie, co wymagają wkładu własnego. Jak chociażby Final Fantasy XIV A Realm Reborn, przez które sam żałujesz, że się urodziłeś. Aby zdobyć achika Życie Poszukiwacza Przygód, musicie spędzić całe swoje życie. Dwa razy ten sam żart. Mogę robić w komediach z Ryanem Reynoldsem. Żartem nie będzie natomiast stwierdzenie, iż będziecie potrzebowali dobrych paru miesięcy do wykonania 1000 level questów, bo na tym opiera się trofeum. Dla wprawionego gracza Final Fantasy grind nie jest niczym obcym, jednak wydaje mi się, że nawet jak na taką grę usługę, w którą założenia ma się pykać przez długi czas, to trochę za dużo. Do level questów, swego rodzaju zadań pobocznych, dostęp otrzymuje się wyłącznie dzięki tak zwanemu allowance, walucie, która co 12 godzin dropi się w liczbie ponad 3 sztuk. Ile było tych zadań?
Jest ich ponad 1000. Zatem skoro jedno Allowance to dostęp do jednego Leve Questa, a w ciągu 24 godzin dostaniemy aż 6 sztuk Allowance, dla osiągnięcia musimy spędzić przy grze tyle dni, czyli po zaokrągleniu 167 dni, czyli 5,486777017 miesiąca, czyli po zaokrągleniu styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i trochę czerwca. W dodatku twórcy, możliwe, że w celu powstrzymania ludzi, którzy używają skryptów do tropienia potrzebnej waluty za nich, ograniczyli maksymalną liczbę posiadanych allowance do 100. Oznacza to, że co 400 godzin, to około 16-17 dni, musimy robić sobie przerwę, bo inaczej nie będziemy dropić tego więcej. A jeszcze pozostaje samo wykonywanie tych questów, których skaszanienie albo niezaliczenie przez własnoręcznie popełniony błąd jest zbyt prawdopodobne, aby chcieć się za to brać. Przynajmniej ja. Innym skrajnym przypadkiem grindowania ku chwale achievementów jest Star Ocean The Last Hope International. Niedawny remaster action RPG z 2009, który domaga się co najmniej 40 godzin do zwykłego przejścia, a do skompletowania trofeów 500 godzin. Tak przynajmniej sugeruje poradnik na PSN Profiles, co najprawdopodobniej oznacza, że te 500 godzin to absolutne minimum platyny, jeśli tylko będziemy się słuchać tegoż trofańskiego przewodnika. A będziecie chcieli, ponieważ ten tytuł to sztandarowy przykład japońskiego RPGa, które ilość kontentu myli z liczbą rzeczy w niego upchanych. Do platyny potrzebne jest stworzenie wszystkich przedmiotów, stworzenie wszystkich zabicie, zadań wszystkich wykonanie, zebranie wszystkich znajdziek i przejście gry 5 razy na 5 różnych stopniach trudności, zajmującej normalnie od 40 do 60 godzin. Z czego jedno przejście będzie poświęcone wyłącznie załatwianiu każdego questa, przedmiotu, potwora czy tak zwanego battle trophy bohaterów. Każdy posiada ze 100, więc trzeba znaleźć takowych z 900. A jedno przejście musimy ograć na New Game Plus, jako że wtedy Star Ocean daje nam możliwość przywrócenia do ekipy niejakiego Fajza. Nie mam pojęcia zielonego, jak się to czyta. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mogli zyskać jego trofeów wojennych. Dla mnie to kilkaset godzin zbyt męczące, żmudne, żmudnienie. Niepotrzebne dla tytułu, który już domyślnie oferuje naprawdę sporo. Wydawałoby się, że takie wyciskanie z siebie ile tylko się da, to oznaka desperacji produkcji, które boją się, że zostaną przyłapane na niedostatku, więc usiłują robić dobrą minę do złej gry. Nie. Crash Bandicoot 4. Bardzo ciepło przyjęta platformówka studia Toys for Bob, twórców odświeżonej trylogii Spyro, przywraca znane ze starych crashy klejnoty. Tam zdobywało się je m.in. przejściem całego levela przy rozwaleniu wszystkich skrzynek z owocami Wumpa, leveli z tych takich tam platform na boku, czy speedrunowania co po niektórych. Widz About Time do ogarnięcia 100 albo nawet 106%, bo to też jest możliwe, konieczne jest przejście wszystkich osi czasu, przejście wszystkich kaset z innymi levelami, przejście każdego poziomu bez śmierci, satu z rozwaleniem każdej skrzyni, przejście poziomów na czas, zebranie wszystkich owoców Wumpa, rozwalenie wszystkich skrzyń, znalezienie wszystkich ukrytych klejnotów oraz, jako że jesteśmy w odwróconym świecie, zebranie wszystkich owoców Bumpa, rozwalenie znowu wszystkich skrzyń, znalezienie klejnotów ukrytych w innych miejscach niż poprzednio, mimo że to te same poziomy, tylko odwrócone, więc przechodzisz tę samą grę parokrotnie. Takich przykładów na nieszanowanie platynujących graczy jest niestety cała masa, bo zbyt często deweloperzy zapominają o pierwotnym znaczeniu osiągnięcia. Osiągnięcie czegoś i pierwotnym powodzie ich dołączenia do Xboxa Live. Nagradzanie za aktywność. Achievementy muszą być odpowiednio dopasowane, aby dostarczyć i wyzwanie, i satysfakcję. To przecież jeden ze sposobów na przedłużenie sobie rozgrywki. Obok takiego New Game Plus czy instalowania sobie modyfikacji, a że achievementy stały się tak powszechne, tym bardziej powinno się brać pod uwagę ich zbalansowanie. Co z tego, że no jest co zbierać aż 500 marchewek, skoro nie daje to frajdy? Co z tego, że no jest w co grać aż 500 meczy w grze, w której multi jest martwe, skoro czujecie się jakby ciągnięto was tyłkiem po nieheblowanej desce? Mogę sobie marnować czas przy tych trofeach w LEGO Ninjago. To moja własna decyzja. Nie chcę, żeby twórcy sami marnowali mój czas. Jeśli wymagacie ode mnie perfekcji, ja wymagam perfekcji od was. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Na razie.